Moi drodzy internauci, maseczki są najbardziej widocznym znakiem epidemii, która przewala się przez świat. Maseczki jednym życie uprzykrzają, innym ułatwiają. Ale o ile kobiety niechętnie rezygnują z makijażu, o tyle mężczyźni chętniej pielęgnują brody. Na nieszczęście maseczki mogą wywoływać niechciane ślady na skórze, a nawet dermatozy. Czym są dermatozy? To zmiany skórne objawiające się plamami, krostami, grudkami, pęcherzami, kuskami, bąblami. Na szczęście takie zmiany pojawiają się stosunkowo rzadko, a ich przyczyna tkwi gdzie indziej. Zaraz o tym opowiem. Najczęściej słychać skargi, że maseczki powodują nieładne otarcia i zaczerwienienie skóry. Tu od razu mam dla Was dobrą wiadomość. Z takimi śladami na skórze dość łatwo radzą sobie kremy ziołowe ze składnikami o własnościach przeciwzapalnych. Kremy z serii Telomer System Belvisage nadają się do tego doskonale, ponieważ zawierają ekstrakt z tarczycy. I nie myślę tutaj o niewielkim gruczole położonym u dołu szyi, lecz o tarczycy bajkalskiej. Roślinie znanej i cenionej w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej już od starożytności. O jej własnościach mógłbym Wam mówić bez końca. Powiem tylko, że napar z korzenia tarczycy szczególną popularnością cieszył się na cesarskim dworze. Dlaczego? Bo dostojnicy i sam cesarz mogli dłużej uprzyjemniać pobyt damom w alkowie. Ale wróćmy do tematu. Tarczyca bajkalska to idealna broń w walce z infekcjami skórnymi, bo możemy stosować ją zewnętrznie, w postaci kremów, i wewnętrznie, spożywając kapsułki z ekstraktem z tarczycy i innymi prozdrowotnymi składnikami. Jak już wspomniałem, zmiany skórne mają różną etiologię. To mądre słowo oznacza przyczynę choroby. A zatem powodem zmian skórnych jest alergia, a wtedy powinniśmy skorzystać z nieco innego zestawu ziółek. Najpierw skórę trzeba umyć. Możemy ją umyć specjalnym ziołowym mydłem Boniderm do pielęgnacji i oczyszczania skóry. Zawiera ono takie surowce jak mydlnica, łopian, rumianek, a jakże, pokrzywa, tatarak oraz wersenian gisodu. Co to takiego? To substancja używana do chelatacji organizmu, czyli oczyszczania organizmu z toksyn, metali ciężkich i wapnia. A zatem myjemy Bonidermem twarz i oczywiście nanosimy krem Telomer System Belvisage. Co jeszcze możemy zrobić dla siebie? Jednym z najlepszych sposobów hamowania rozwoju alergii jest spożywanie oleju z czarnuszki siewnej. Surowiec działa równie efektywnie co cetyryzyna, popularny lek z apteki, ale nie wywołuje skutków ubocznych. Jest tylko jedno małe ale. Otóż olej z czarnuszki zawiera olejek eteryczny z dobroczynnymi substancjami aktywnymi, który szybko odparowuje. Najlepiej zatem spożywać go w żelowych kapsułkach, dokładnie takich jak w Alerbonie. Wtedy olej przeniknie do organizmu wprost z jelit. Maseczki mogą przyczynić się także do zaostrzenia trądziku. Wtedy w miejscu zmian skórnych możemy zaaplikować krem Apibon, którego głównymi składnikami aktywnymi są ekstrakty z propolisu i kwiatu nagietka oraz olejki z drzewka herbacianego i cytronelowy. Ci z Was, którzy są uczuleni na produkty pszczele, też nie pozostają bez szans. Mogą sięgnąć po krem Dermobon. Dlaczego? Bo zawiera ekstrakty z kwiatu rumianku i nagietka, z ziela krwawnika, z ziela fiołka i liścia babki lancetowatej oraz destylat oczarowy i olejki eteryczne. Lawendowy, geraniowy, szałwiowy z drzewka herbacianego. Liczba chorób, w których używano rumianku, jest naprawdę wielka, ale w chorobach skóry i do przemywania ran stosowany był z powodzeniem od wieków. Wspomniałem na początku, że w terapii zmian skórnych najważniejsza jest etiologia choroby, czyli i jej przyczyna, a ta znajduje się przeważnie w jelitach. To jednak temat jednego z kolejnych programów. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, wspomagającego organizm w walce z alergiami.